złapać oddech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Moment, w którym dopada człowieka zmęczenie. Moment, w którym powoli gubi się znaczenie. To jest moment, w którym spokojnie zamykam oczy, po to by mógł złapać oddech. Tlen w organizm włączyć, każdy wdech kierowany jest wpierw do przepony. To po nim człowiek dochodzi właśnie do samokontroli. Potem wdech ten wypełnia całe moje płuca i czuję jak tlen w organizmie się rozrzuca. Potem tlen ten przytrzymuje mocno w sobie i wiem znów o co chodzi. Już rozjaśnia mi się w głowie. Potem wydech opuszcza powoli klatkę piersiową. To jak wydech z ulgą, bym mógł chwilę tu odpocząć na wydechu. Poczekam chwilę, zawieszony w próżni bez pośpiechu, bo w ten sposób na chwilę się wydłużyć nic nie musisz. Czujesz jak powraca równowaga, jak się dusisz. Ty, to właśnie oddech w tym pomaga. Wdech, każdy wdech jest na wagę złota. Czysta energia, dar od samego Boga. Tlen bezpośrednio ciało odżywia, a gdy wstrzyma się ten wdech, można też i czas zatrzymać. Wydech, jakby nasze całe ciało oczyszczał. Razem z wydechem całe ciało zło opuszcza. Wydech, który jest też w ciele wstrzymywany, dopełnia oddech, oddech kontrolowany. Moment, gdy człowiek się czuje zrelaksowany, a moment, gdy człowiek jest już zregenerowany, dzieli moment i człowiek nie musi się nigdzie śpieszyć. To jest moment, w którym człowiek zaczyna w życie wierzyć. Jeden moment i człowiek zaczyna wszystko pojmować. I to w moment, odkąd zaczął oddech kontrolować. W jeden moment, wszystko znów się ułożyło w całość. To ten moment, w którym ciało już się zrelaksowało. Czas na umysł, zostało w głowie jeszcze wiele myśli. Ten sam oddech, wiesz, że też może umysł oczyścić na spokojnie. Skoncentrowany na swym oddechu, czekam aż to do mnie dojdzie. Oddycham bez pośpiechu, bez stresu. W głowie człowiek znajdzie swoją odpowiedź. Bez stresu, z Bogiem w sercu człowiek poradzi sobie. A w powietrzu jest światło, które ciało przenika. Oddychać jest łatwo, więc czemu mam nie pooddychać? Wdech, każdy wdech jest na wagę złota. Czysta energia, dar od samego Boga. Tlen bezpośrednio ciało odżywia, a gdy wstrzyma się ten wdech, można też i czas zatrzymać. Wydech, jakby nasze całe ciało oczyszczał. Razem z wydechem całe ciało zło opuszcza. Wydech, który jest też w ciele wstrzymywany, dopełnia oddech, oddech kontrolowany. Wdech, liczę do czterech, ten tlen wdychając. Trzymam ten wdech, też do czterech odliczając. Wydech, dalej liczę do czterech bez przerwy. Też ten wydech trzymam, aż jest też te cztery. Tak te cztery oddechy na minutę mi wystarczy. Nie ma co być pazernym, nie ma co z tym walczyć. Ten sam oddech ma moce zdolne do regeneracji. Wiem, że to podobne jest do prostej medytacji. Wygodniej usiąść gdzieś i odetchnąć w spokoju. Zamiast kłócąc się, ruszać znowu do kolejnego boju. Zależy od nastroju, w jakim będziesz się znajdować. Teraz zrozum to, że nastrój ten da się kontrolować. Ten sam tlen rozprowadź po całym swym organizmie i sam zobacz, jaka energia do ciebie przyjdzie. Możesz też spróbować inne sposoby, ale zrób to. Oznaj oddech kwantowy, oddech, który stanowi źródło. Wdech, każdy wdech jest na wagę złota. Czysta energia, dar od samego Boga. Tlen bezpośrednio ciało odżywia, a gdy wstrzyma się ten wdech, można też i czas zatrzymać. Wydech, jakby nasze całe ciało oczyszczał. Razem z wydechem całe ciało zło opuszcza. Wydech, który jest też w ciele wstrzymywany, dopełnia oddech, oddech kontrolowany. Wdech, każdy wdech jest na wagę złota. Czysta energia, dar od samego Boga. Tlen bezpośrednio ciało odżywia, a gdy wstrzyma się ten wdech, można też i czas zatrzymać. Wydech, jakby nasze całe ciało oczyszczał. Razem z wydechem całe ciało zło opuszcza. Wydech, który jest też w ciele wstrzymywany, dopełnia oddech, oddech kontrolowany.